To nie mój dzień na włosy. Jak mnie denerwują. Trudno. Jakoś to muszę przeżyć. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że rolnicy. I am sorry, I don't speak English. Very good. But I am speaking English 50-50. Rolnicy wybrali kolejną drogę. Drogę z KO i Donaldem Tuskiem na czele. Czy nadal możemy mówić, że Kołodziejczak jest głosem wszystkich rolników? No zobaczmy, bo ja nie wiem. Nie wiem, czy wam też tak gorąco jak mi, ale ja po prostu się rozpływam. Ja jako osoba, która współczuła rolnikom i gdy protestowali, wspierałam ich jak umiałam. To znaczy starałam się nagłaśniać ich problemy. Mówić to, czego media głównego nurtu nie powiedzą. A tutaj proszę. Kołodziejczak dał mi takiego liścia ogarniacza prosto w twarz, że z szoku nie mogę wyjść do teraz. I o ile rolnicy się z tym zgadzają, no to luz. Tylko niech nie zapominają, że z PiS-em też się chcieli układać. I te partie niczego nie zmienią. I oni będą was głaskać po głowie tak długo, jak będą otrzymywać głosy. Głosy rolników. Rolnicy z mądrym przywódcą na czele mieliby naprawdę spore szanse, żeby samemu zawalczyć o siebie. I niepotrzebne byłyby im układy. Bo szczerze miałam nadzieję, że rolnicy będą mieli godną reprezentację w Sejmie. I coś faktycznie u nas zacznie się zmieniać. Bo ja polskim wsiom zawsze bardzo kibicowałam. Nie zawsze się z nimi zgadzałam, ale kibicowałam. Choć mieli swoje za uszami, to karmią nas Polaków, a my chcielibyśmy jeść to, co najlepsze, za rozsądną cenę. I generalnie miasto i wieś powinny się wspierać. Nie wytrzymam z tymi włosami. Jakieś takie dzisiaj są okropne. Czy Koalicja Obywatelska jest w stanie pomóc polskiej wsi? Już nie wspomnę o tym, że Donald Tusk powiedział, że nie będzie się układał z tymi, którzy nie są i nie popierają aborcji. A pan Kołodziejczak rzekomo takiej, że aborcji nie popiera. A tu siup! Jest jako pierwszy na liście w głosowaniu w mieście na K i zapomniałam co za miasto. Ale jest. No i kolejne pytanie, czy za czasu rządu Donalda Tuska rolnikom było tak dobrze, że czas wrócić do tych czasów, które były. Kto jak kto, ale lewica, za którą uważam KO, nie jest przychylna ani hodowli zwierząt, ani ubojowi. Ubojowi chyba się tak mówi. Już nawet nie chcę wspominać o fermach futerkowych. Jeśli tak to mogę nazwać. Podchodzą do tematu tak bardzo prounijnie, a przypomnę tylko, że Unia Europejska w ramach odtwarzania przyrody chce, aby część użytkowanych przez polskich rolników pól została zwyczajnie zalana. I co nagle Kołodziejczak myśli, że Tusk postawi się nagle Unii Europejskiej? Czy może w imię swojej kariery politycznej jest w stanie poświęcić tam paru rolników w imię takiego umownego dobra? Nie wiem, jakie on ma nadzieje na wspólną listę z KO. Nie wiem nawet, czy on teraz może wypowiadać się w imieniu wszystkich rolników. Jeśli są tutaj jacyś rolnicy, koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy popieracie teraz działania pana Kołodziejczaka w tym, jakby to nazwać, projekcie. Czy zgadzacie się na przyjaźń z lewicą? Ja tutaj oczywiście nie mówię, że nagle polska wieś ma znowu współpracować z PiS-em. No oczywiście, że nie. Tylko rolnicy nieraz już nam pokazali, że mają siłę. Jako jedyna grupa społeczna potrafili przeciwstawić się wszystkim tym problemom, które dotyczą Polaków. I naprawdę myślałam, że wykorzystają tę siłę, solidarność przede wszystkim, wszystkich rolników do zbudowania własnej siły. Bo mało jest takich grup społecznych jak rolnicy, którzy idą solidarni, ramię w ramię, walczyć o swoje. To była wasza siła, drodzy rolnicy. Teraz swoją siłę, determinację i wolę walki oddał Kołodziejczak, może tak, Donaldowi Tuskowi. I ja wiem, że jak nie tędy, to owędy, byleby osiągnąć cel. Rozumiem. Ale czy naprawdę ten cel osiągniecie, jak zaleją wam pola w imię ochrony przyrody? Co zrobicie, jak fermy futerkowe zostaną zamknięte? Jak krowę zobaczycie tylko w zoo? Ja osobiście mam takie małe zastrzeżenia co do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o planowanie nam naszego rolnictwa. Może Tusk obieca wam dotacje, no i pieniądze z Unii. Ale trzeba się liczyć z tym, że nic nie jest za darmo. I nie wiem, czy przypadkiem nie poświęcicie wyższej ceny za to poświęcenie. Ale zobaczmy, co do powiedzenia na ten temat ma Onet.
Wanted. Podjęliśmy decyzję o starcie w tej kampanii na listach wspólnie z innymi środowiskami. Proszę na scenę Michała Kołodziejczaka z Agrounii, powiedział Donald Tusk. Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności, a ten projekt jest nieszablonowy, ale zrobił wszystko, żeby ten projekt był wiarygodny, zapewnił lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Myślę, że polska wieś czekała też na ten sygnał, stwierdził Donald Tusk, gdy zapowiedział współpracę z Agrounią. I ja jestem ciekawa, czy polska wieś faktycznie tak myślała. Mamy stan wyższej konieczności. Zrobię wszystko i wierzę w to, że wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi, zapewnił Michał Kołodziejczak. Pojedyncza gra, ona nie przyniesie sukcesów. Wiem, że tylko wspólne działanie przyniesie sukces. Widzę, co dzieje się od lat na polskiej wsi, mówił Kołodziejczak. Musimy obronić polską wieś i Polskę, dodał Kołodziejczak. To nie jest dla mnie łatwa decyzja, ale one nigdy nie są łatwe. Są trudne. Zdaję sobie sprawę z tego, o jaką stawkę gramy. Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności, a ten projekt jest nieszablonowy. Ale zrobię wszystko, żeby ten projekt był wiarygodny, zapewnił lider Agrounii Michał Kołodziejczak, co wywołało aplauz wśród zebranych polityków KO. Brawo! Agrounia powstała jako partia protestu. To ruch rolniczy o charakterze społeczno-politycznym, który skupia w swoich strukturach rolników i przedsiębiorców. Zdaniem członków Agrounii władza w Polsce całkowicie ignoruje rolnictwo i interes polskiej wsi. Agrounia znalazła partnera w porozumieniu, ale mariaż obu partii trwał zaledwie kilka miesięcy. Pod koniec lipca oba ugrupowania zakończyły współpracę ze względu na znaczące różnice programowe. Wówczas porozumienie dołączyło do PSL-u, a Agrounia została chwilowo bez partnera. Niedawno w przeprowadzonych sondażach poparcie dla Agrounii było marginalne. Jeszcze 3 tygodnie wcześniej wraz z porozumieniem Agrounia osiągnęła poparcie na poziomie 1,5%, co jest znacząco poniżej progu wyborczego. Wynosi on 5%. Z kolei w innym sondażu CBOS z połowy lipca Agrounia cieszyła się poparciem 1%. Ja przepraszam bardzo, ale chcę mi się śmiać z tej sytuacji, bo jest tak kuriozalna, że aż mnie zatkało. Poczekajcie, aż liść ogarniacz poleci w stronę polskich wsi. Kto im wtedy pomoże? Nikt. A kto na tym ucierpi? Ano my wszyscy. Każdy z nas chciałby zjeść polskie jabłka po normalnej cenie, czy polskie pomidory, bo zawsze jest lepiej kupić swoje niż te trzymane w chłodniach nie wiadomo co, sprowadzane z zagranicy. I pan Kołodziejczak prowadzi polskich rolników. Idzie jako taka główna twarz polskiej wsi. Jest teraz takim wielkim guru. I ja mam teraz takie pytanie. Co on zrobi, jeśli Donald Tusk dostanie polecenie z Brukseli o zalaniu polskich wsi? Co zrobi, kiedy nagle hodowcy będą musieli hodowlę zamknąć? Ubój rytualny nam jeszcze został. Zapomnijcie, bo to wszystko razem z futerkami leci za granicę. Czyli są z tego pieniążki. Ile hodowcy stracą? Ano dużo. Co zrobią, kiedy Donald Tusk wraz z Unią Europejską stwierdzi, że trzeba zalać Polskę ukraińskim zbożem? Bo przecież Unii Europejskiej będzie lepiej, jeśli to zboże zostanie u nas, a nie wjedzie dalej na teren Unii. A wiemy, że Donald Tusk bardzo mocno zgadza się z unijnymi decyzjami i tutaj nie ma co się oszukiwać. Ja mam nadzieję, że nie będą wtedy płakać i protestować na ulicach. Nie będą tworzyć korków w miastach, nie będą wywalać ziemniaków na ulicę. Ja mam nadzieję, że przyjmą to na klatę i nie będą protestować. Teraz cała wasza moc w Donaldzie Tusku i Unii Europejskiej. Ja wam życzę powodzenia. A wy co myślicie o tej nowej przyjaźni Donalda Tuska z Kołodziejczakiem? Czy to faktycznie dobre wyjście dla rolników? Czy macie może jakiś inny pomysł na poprawę polskiego rolnictwa? Czekam jak zwykle na wasze komentarze, a ja was buziam. Pa! Hey!